Witam, 22 września 2012 w Przemkowie wkładamy na lot z Osnabriku. Spotkałem tu grupę czołowych hodowców, m.in. pan Krzysztof Jędrzejczak, Jędrek, Zamróz Henryk, Cykuła Paweł. No i jak panowie na jutrzejszy lot, jakie szanse upatrujecie? No, konkurencja duża, nie ma co ukrywać. Będziemy szczęśliwi, jak ptaki wrócą. No niech pan nie będzie taki skromny. Ostatnio nagrywałem u pana reportaż, że... Mamy jeszcze wewnętrzne zrobione... No ale to jednak 500. No, mamy wewnętrzną rywalizację jeszcze zrobioną osobno. Też puchary i dyplomy. Oddział Sława. A oddział Sława włożył około 130 gołębi włożyli. No. Czyli jak przewidujecie, ile tu dzisiaj włożonych gołębi było tak około? Ale myślę, że około 1,5 na pewno się zakręci. Ile? 1500 dzisiaj na ten Osnabrik pójdzie? Tak. Bo nie jadą jeszcze na inny punkt. Tak. Ja myślę, że z 1,5 na pewno. To mocny lot. A jakie nagrody, wiecie? Jakie są przewidziane między innymi? Tam jakieś pieniężne są. Znaczy indywidualnie jest 25% pierwszy gołąb i aha, później tam procentowo na dół i z 10 3. I drużynowo też, od pierwszego, pierwsza trójka i... Aha, czyli jest gradacja, czyli mając dobre gołębie można troszeczkę... Z piątki trzy. Czyli można troszkę kasy zgarnąć, jak się by powiodło. Może kasy, może jakiś chociaż dyplomik, no. No, lepiej być skromnym, a potem pierś do przodu, jak odwrotnie. Rozdzielone pieniądze wedle ile gołębi wkładanych, to nie wiadomo, jak to się potoczy, nie? Aha, oprócz... Otwarcie we wtorek o 18 to będzie już praktycznie... O 17 ja tam słyszałem. O 18. Wtorek 18, trzeba będzie 18. Jeszcze tu uzgadnić. To już praktycznie będzie wiadomo. No fajnie. Wszyscy w jednym punkcie, nie? Otwarcie zegarów tutaj na miejscu. Także... No tu nagrywałem w środku klip, także porządek jest zdyscyplinowany. To wszystko, kilka systemów, obsługa, szybko to szło. Dokładnie, także... Sława dawało 10 hodowców z oddziału Sława. No 12, przepraszam. No. Bo dwóch dawało z tego. Sekcji Brzostów, sekcja Konotow i sekcja Sława. Siedlisko. I sekcja Siedlisko, no. Tak, jeden też dawał. Pan, ale cały oddział. Czyli co panowie, życzyć wam tutaj powodzenia i do spotkania we wtorek o 18 i później. No a ja przy okazji zapraszam was ponownie na spotkanie do Szczecina 6 października na Galę Mistrzów. Już wszystko jest przygotowane, także macie tam do odebrania puchary. Zapraszam, przyjechać z rodzinami. Chciałem zorganizować, bo robię zakończenie sezonu oddziału Sława i też zaprosić mistrzów z tego klubu waszego, jak to tam się mówi? KLD Ziemia Lubuska. No, też. Bo... No, będziemy w kontakcie. A pan jaką tam funkcję zajmuje? Pan jest prezesem oddziału Sława. Bardzo mi przyjemnie. Oczywiście będziemy, nam bardzo zależy na współpracy z PZHGP. Nasz klub po prostu ma uzupełniać PZHGP i odwrotnie też korzystamy z waszego transportu. Krzyśka czy przez Pawła ze mną w kontakcie można tam. Będziemy tak, robię 17 listopada, zakończenie sezonu. Zapraszam burmistrza, prezesa okręgu. Także to będzie taka gala, wręczenie pucharów. Oddziału Sława. Wydaje mi się, że będą od nas członkowie, szczególnie nasz prezes Władek Kurzyk powinien być u was na spotkaniu. Kiedyś tam nadmieniał ze mną, gadał. No. Na mnie. Dobrze, ja dziękuję już. Dziękuję. Ja jeszcze obejrzę tu kabinkę i powodzenia w jutrzejszym locie. Wzajemnie dobrego lotu. No, cześć. Tutaj hodowcy jeszcze dojeżdżają. Ostatni wkładać gołąbki. Duża grupa już włożyła od rana, od 7 godziny było przyjmowanie. Na tym gołębie tutaj, latają. A tutaj już reklama. Jeden z hodowców będzie zachwalał swój. Nie mów. Nie swój, nie, ale to... miód akacjowy i lipowy. Ale na tym latają gołębie dobrze. Oczywiście, świetnie. Wypraktykujemy to. Tutaj. I tam wielokwiat. W rzepaku, a później dają ziarno. No, kabinka elegancka, także nią będą transportowane gołąbki. Żywe zwierzęta. Ja tu pana się spytam, jeszcze pan w komisji tam pracował i jakie pan swoje szanse upatruje w jutrzejszym locie? No tak jak każdy zawodnik. Szanse są dla wszystkich równe. Zakosowało się i się ma po prostu jakiś wynik uzyskać. No świetnie. W takim sporcie to nie ma, że mam być przygotowany. Olimpiada też była. Byli pewniacy i niestety zawiedli. Dobrze, życzę wam powodzenia, szczególnie wzajemnie na tym miodzie. Życzymy, tak, spotkamy się we wtorek o 18, a potem przy wręczeniu pucharu. Dziękujemy wzajemnie. Dziękuję. Ryszard Osnowiec, Przemków, Polska.